i pomyśleć, że siedzisz sobie teraz spokojnie w domu, pewnie pijesz kawę w ciepłych kapciach, a ja biedny tutaj męczę się nad morzem w promieniach słońca. Naprawdę nie ma czego zazdrościć. Powiem jeszcze dwa słowa o hostelu. Cały był dla mnie. Byłem jedyną osobą, która w nim przebywała, oprócz oczywiście osoby prowadzącej, tak ją nazwijmy. Na pewno bardzo czysto. Na pewno bardzo dobrze, że dają pościel i ręcznik, co jest rzadkością tak naprawdę, jeżeli chodzi o ręcznik. Dodatkowo było mydło, suszarka, lodówka, wszystko co potrzeba. Co prawda pierwszego dnia nie mogłem skorzystać z kuchenki gazowej z powodu braku tam części palnika, ale to taki drobiazg. Mankamentem było to, że raził prąd w czasie korzystania z umywalki w łazience i przy kontakcie z baterią pod prysznicem. Po prostu kopał jak byk i koniec. Ogromnym plusem niedziałającego palnika było to, że zebrałem się w sobie, poszedłem na miasto i zjadłem pyszne, włoskie, szybkie jedzenie. Ceny paliw we Włoszech, jak widać, są podobne do naszych, a stacje paliw najczęściej wyglądają tak, a często są dużo mniejsze. Nie ma tutaj wypasionych kawiarni i super przestrzeni. Niezły patent, męczę się, jak to zrobić. A tu słuchajcie, wrzuca się taką łyżką w to miejsce i stąd się wyciąga bułeczki. Robię zakupy, może w końcu będę mógł zapłacić kartą. Tak, to cały czas gotówka. Za wszystko zapłaciłem 15,37, piłem 10 rogali, bułeczki z serkiem i jogurtem, które zjem razem, mieszanka, coś w rodzaju studenckiej, dwa kawałki salami, cebulka, którą mam zamiar z tym salami piec na patelni, którą mam. Dzisiaj nie należy do najlepszych i najłatwiejszych. Mam jeszcze jakieś 2 km tym jakże ruchliwym odcinkiem, a potem, miejmy nadzieję, odbiję w bok i takiego ruchu już nie będzie. Niestety innej drogi nie ma. Nie ma to jak oddychać świeżutkimi spalinami. No nic, niedługo będę nad morzem. Tam powinno być powietrze dużo lepsze. Mamy do pokonania wiadukt. Spróbuję iść dołem, ale mam przeczucie, że będę się wracał, bo schodów tam nie ma. A wtedy będzie naprawdę pełen hardcore, żeby po tym wiadukcie przejść. Dzisiejsza trasa jest wyjątkowo industrialna, ale no nie ma innej, po prostu nie ma innej. Droga zakręca, a ja muszę się wracać i iść wiaduktem. Jest tu jakaś mała strefa chroniona, rezerwat. Postanowiłem tam wejść. Może będzie jakaś ławeczka. Targam w plecaku ser i jogurt z bułeczkami. Naprawdę chętnie go zjem i troszeczkę, jak to powiedzieć, ochłonę po tych dzikich stadach samochodowych. Najważniejsze, żeby troszeczkę odejść od tego szumu i w miarę normalnie zjeść sobie drugie śniadanie. Na szczęście zszedłem z tej trasy. Stało się to już męczące. Mam jeszcze kawałek do miejsca, gdzie będę nocował. Idę nie spiesząc się. Dzisiejszy dzień nie należy do moich
najbardziej udanych, nie wiem, jakoś tak, nie mam humoru. Nie zawsze przecież człowiek może się śmiać, myślę, że zapasy endorfin wykorzystałem wczoraj i muszą się nazbierać od nowa. Cieszę się, że zrobiłem zakupy. Mam tak naprawdę potrzebne jedzenie na wyprawę, która zacznie się od jutra. Nowy odcinek, który skończy się na Raguzie. Zapomniałem, że dotarliśmy nad morze. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy jesteśmy nad Morzem Jońskim, czy nad Morzem Śródziemnym? Droga do miejsca, gdzie będę nocował, zwanego hotelem. Zobaczcie, jaki ten piesek ma miły wyraz. Pyszczka, dobry psiaczek, tak, dobry. Nie spodziewam się żadnych wodotrysków. Wiem, że zdjęcia nie zawsze odzwierciedlają prawdę, ale ja za te chyba 114 zł też nie mam zbyt dużych oczekiwań. Z mniej przyjemnych rzeczy to bardzo doskwiera mi potężny odcisk na nodze. Zrobił się pewnie wtedy, gdy nosiłem neoprenowe skarpetki w trakcie deszczu. Jednak nie założenie pięciopalczastych skarpet pod spód nie było dobrym pomysłem. Dodatkowo ta skarpeta zaczęła przeciekać i nogę miałem mokrą. Nie wiem, jakiś taki delikatny się zrobiłem. Kolejna sprawa, o której ci nie mówiłem, to jak obcinałem sobie paznokcie u nogi, to za głęboko wciąłem się w rożek paznokcia dużego palca i jak pociągnąłem, to wyrwałem kawałek skóry i otworzyłem sobie ranę. I teraz niestety wbija mi się tam brud i wydaje się lekka infekcja. Najważniejsze, że idziemy do przodu i za chwilę zrzucę plecak i chwilkę odpocznę. Do morza jest kawałek, mam nadzieję, że jest dojście do plaży, bo tutaj wszystko jest uśpione. Widzimy się w hotelu. Co mogę ci powiedzieć? Jak za te pieniądze i to tak naprawdę te, jak się okazuje, 25 euro razem z miejscowymi podatkami, to jest bardzo przyzwoita cena. Jest gorąca woda, jest klimatyzacja, są dwie kapsułki do kawy. No jedynie czego mi brakuje, to chyba tutaj nie można sobie zagotować wody. Tak, czajnika mi będzie brakowało, ale za to mogę spokojnie zrobić sobie pranie i pewnie jeszcze go wywiesić. Podobno ktoś jeszcze ma przyjechać. Ja może chwilę odpocznę i w ostatnich promieniach słońca pójdę na plażę. Zrobię to specjalnie dla ciebie, bo powiem szczerze, jakoś mam dzisiaj straszne golenia. Zobaczcie, mam kumpla albo kumpele. Nie wiem, nie zaglądałem jeszcze pod ogon, ale mam wrażenie, że chce iść ze mną na plażę. Na plażę. Ciekawostką jest to, że Stefanio, który mnie tutaj przywitał, mówi, że na plażę jest 200 metrów. A wyobraźcie sobie, łobuz, gogle pokazuje, że 700. Także jest pewna różnica w zeznaniach. Powiedziałem, że na tą plażę idę głównie dla ciebie, ale przyznam się, że wyszło słoneczko i zacząłem mieć poważne chęci, żeby też się na niej znaleźć. Oczywiście mógłbym zabrać ze sobą coś do kąpieli, gdybym pomyślał, a nie mam zwyczaju się wracać. Więc idę tak jak idę. Zresztą prawdopodobnie ta rana na nodze, gdybym ją włożył do słonej wody, to by mnie lekko obudziła. I oto morze. Piękne, ciepłe, błękitne. Na dworze jest 20 stopni, świeci słoneczko, jest po prostu cudownie. Dobrze by było jeszcze wiedzieć, jak tam zejść na dół, ale chyba zaraz się dowiem. Raczej biłem się chyba do kogoś na posesję. Słuchaj, szukam zejścia. Tam jest jakieś, muszę przejść przez bar. Jeżeli są kamery, to zaraz ktoś mnie tutaj opieprzy, ale
czego się nie robi. Myślę, że zachód słońca będzie całkiem za chwilę. I jeżeli nie zdążę, to będzie lipa. Co tam? Raz się żyje. Pewnie było jakieś inne wejście, które przegapiłem. No, ale nie szkodzi. O, pewnie, że było. Tylko ja się tutaj zgubiłem. Znalazłem zejście. Okazało się, że je po prostu przegapiłem. Wystarczyło iść inną drogą. Idę na skróty, bo jak zacznę szukać przejścia, to mi już całkiem słońce zajdzie. Jest dobra okazja, żeby pochwalić się, iż dotarłem do kolejnego morza, nad którym jeszcze nie byłem. Morze Jońskie. Tak samo słone jak każde inne, ale za to kolejne na mojej liście akwenów, które udało mi się odwiedzić, a nawet zamoczyć rękę. Powiem tak, woda jest cieplejsza niż w Bałtyku. Musiałem uciekać, bo mnie fale atakują. Woda jest cieplejsza niż w Bałtyku latem. I pomyśleć, że siedzisz sobie teraz spokojnie w domu, pewnie pijesz kawę w ciepłych kapciach, a ja biedny tutaj męczę się nad morzem w promieniach słońca. Naprawdę nie ma czego zazdrościć. A jeżeli jest, to trzeba tutaj przyjechać. To naprawdę nie jest droga impreza. Bilet na samolot, dwie strony, poza sezonem, a jak widzisz, jest 20 stopni. Nie widzisz, ale musisz mi wierzyć. Można tam i z powrotem kupić za około 300-320 zł. Jeżeli nie zabierasz ze sobą dużo bagażu, ale po co ten bagaż zabierać, tak? Jedzenie na Sycylii nie jest droższe niż w Polsce. Są pewne elementy, które kosztują trochę więcej, ale jeżeli chodzi o jakieś, nazwijmy to fast foody, tak? Pizza, piękne i smaczne bułeczki na wynos, ewentualnie coś do kupienia, żeby przegryźć, nie ma problemu, nie poczujesz różnicy. W Polsce też przecież musisz jeść, zgadza się? A tutaj przylatujesz, mój pokój, w którym się zatrzymałem, kosztował 118 zł, na dwie osoby kosztowałby 122 zł. Fakt, że nie jest to bardzo... na ten moment turystyczne miejsce. Patrzcie, nie ma tutaj nikogo, ale podobne ceny są w innych, bardziej atrakcyjnych, na ten moment nawet, miejscowościach. O tej porze Sycylia jest tania. Naprawdę zachęcam. W tym roku pewnie już nie zdążysz, ale w kolejnym koniecznie kup wcześniej bilet i przylatuj w styczniu na Sycylię. To nie jest duży budżet. Jeżeli na Sycylię się wybierzesz, to napiszesz o tym w komentarzu. Okay? Every smile you shed, every hand you lend, like a symphony of grace, my eternal friend. In the tapestry of life, your love's the thread. For every sunrise. Zaraz wejdziemy do tego obiektu, w którym nie wykluczałem spędzenia nocy. Miejsce rewelacyjne na sen. Sucho, spokojnie, z pięknym widokiem. No po prostu bomba. Zaczynam żałować, że zainwestowałem 118 zł w pokój hotelowy. Ten jakże kontrastowy dzień dobiega końca. Żegnam się z tobą. Zachęcam do oceny
tego materiału. Zrobisz mi z tym ogromną frajdę i zapraszam na kolejną część. Jutro wyruszam znowu w drogę. Znowu będzie nocleg na dziko i znowu będzie nowa przygoda. Jeżeli jeszcze nie widzieliście materiału z Chorwacji, to serdecznie zapraszam. Naprawdę też dużo się działo. Do zobaczenia.